Cześć moi drodzy, Kombo z tej strony, pierwszy odcinek Drogi do Sławy Alexa Huntera, specjalnie dla was, właśnie teraz. Ciekawe, jak potoczy się życie i przygoda Alexa Huntera. Tutaj możemy zimportować sobie, zobaczcie, możemy sobie zimportować Alexa Huntera z FIFA 17. Oczywiście tak robimy, bo tam już mieliśmy rozwiniętego tego oto napastnika. Lewa strona to jest właśnie nasz taki nominalny, nominalna strona, nominalny atak. Ja lubię bardzo lewą stroną atakować, tą prawą nogą, coś a la Cristiano Ronaldo, próbować tam strzelać. Także już jestem mega podkręcony. Teraz, moi drodzy, uruchamiamy drogę do sławy. You're serious about going pro, you're gonna have to make football your life. 4 years in the academy and it all comes down to an exit trial. There isn't a team in the league that isn't falling over themselves to sign you after you nailed it. Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. 2-1, do not go. Obviously, I should be starting. Yeah, man. If we want to lose. Harry, how does it feel to have signed? It's a special day for me. Another striker. We think it's time you went now on loan. That you, Williams? Well, I haven't seen you since you bombed out the Premier League. Oi, Dino. Found this sorry excuse for a footballer loitering out in our hallways. Alexander, welcome. Sometimes you just need to learn how to let things go. Hey, big star, Gareth Walker. You two got all buddy-buddy down in the championship, did ya? There he is! Only 17 and already achieved what most players never will! Cup final next week. I'm ready! Come on! Tell you what, next time I see you, he'll be out there. Dad, what are you doing here? Just want to show me face. You look good, son. Strong. Mum has my new number. Ale to była świetna przygoda w FIFA 17, naprawdę to było super, to było mega. No i teraz zobaczmy, FIFA 18, Alexi Hunter, nowe przygody. Rio de Janeiro, Brazylia. Watch it! This isn't exactly how I planned to spend the last day of my holiday. Mate, couldn't come all the way to Rio and not experience some real life. This is what it is. Streets like this, that's where Pele learned to play. Ronaldinho, Roberto Carlos, Neymar. Yeah, here we go. It's the same all over the world, mate. Different streets, same dreams. Yeah, nice one. Always a cool operator. Roberto Carlos. Legend. Well, maybe I'll play for Real one day. Oh, whoa! I'll never take a free kick like him either. Alex Hunter, Alex Hunter! Vem jogar com a gente! Premier League, Premier League! What's he saying? Is there anyone who doesn't know who you are? Danny Williams! Big! Championship star! Renan, fala pra ele jogar com a gente! Oh. Alright. Hey. Hey, why don't you play? Renan tá no meu time. And he's on my team. Renan! Alright, fair enough. Time for the Williams to take you kids to school. Będziemy grać w Brazylii! Zajebiste! Jeden do zera.
Ale żeśmy to zwalili. Alexi Hunter zablokowany. Jest 2-1, Alexi. Mogłem podać. Ale dobre to jest w tej Brazylii, ej. Przygody Alexa Huntera zaczynają się. Nie ma. Jest brama! Jest William! W końcu trafił. 3-2. 15 sekund. Trzy! Co za strzał? Jest 4-3! I złoty gol! Alexi Hunter! Thank you very much, sir. Well played. Thank you. Good effort. Good game, good mate. Mate. Thank you. Nice. Well done. Thank you very there. Much. That's thank very you, nice. Thank you. Cheers. Thank you. Good game. Thank you. Outclassed him, mate. That Nan kid had some mad skills, though. Yeah, but could he do it on a cold, rainy night in Stoke? Come on. Better be getting back to the hotel. Early flight home tomorrow? Oh yeah, wouldn't want to be late for first day of pre-season, would we? Znowu osobowość, czyli możemy sobie tutaj wybrać. Can't wait to get back into it. You always were a glutton for punishment. Danny Williams. To jest świr. Show up to my show if you've got no energy. Fajnie zrobione. Teriori. Pięknie zrobione. Super, już mi się podoba. A przecież to dopiero początek przygód Alexa Huntera. Droga do sławy, powrót Huntera. Jak wam się podoba? Jeżeli wam się podoba, to łapkujcie już. A my przenosimy się do swojego apartamentu i zobaczymy, co się wydarzy w tym momencie. Dobrze, moi drodzy, przenosimy się do Leicester, bo tam generalnie zakończyliśmy karierę FIFA Ultimate, przepraszam, nie FIFA Ultimate Team, tylko, mamy personalizację, tam zakończyliśmy przygodę ostatnią Alexa Huntera w FIFA 17 i zobaczcie, tu mamy cele, uzyskać cele minimum 8 w meczu treningowym 11 na 11, oddać co najmniej 10 strzałów podczas turnieju przygotowawczego, wygrać turniej przedsezonowy, personalizacja, to jest zajebiste, garderoba,
Tego nie widziałem. Oczywiście, proszę zobaczyć. Proszę, co te Simsy z tego robią? Ale spoko, bo to też jest taki aspekt. 930 tysięcy funtów za koszulkę. Daj, czachę, czacha będzie dobra, dobra. Jest styluwa. Dobra, tu sobie wrócimy. Długi rękaw. Spoko, to może zostać. Bluzy. Bluza Moro. Moro dawaj. Moro jest niezła. Co mamy za spodnie? Jeansy. Nie, ja nie wchodzę po szarpanych. Moja narzeczona wchodzi po szarpanych. My będziemy chodzić w zwykłych czarnych. Ale buty ja nie chcę. Tylko takie są koksy? Dobra, to niech będą te czarne. Wygląd! Możemy sobie zmienić wygląd! Mamy fryzury! Mamy tatuaże! Masakra! Ale to dowalili teraz! Lewa strona szyi, kark! Prawa ręka, lewa ręka! Ale to sobie zostawmy. To będziemy robić sobie sukcesywnie, po prostu po jakimś zwycięstwie. Proszę, mamy tutaj koszulki. Mamy koszulkę obcisłą. Mamy jak zespół. I mamy normalną. Ja myślę, że jak zespół sobie zostawimy, bo jeszcze nie jesteśmy gwiazdą. Pasek. Wpuszczona czy wypuszczona? Wypuszczona wygląda lepiej. Długie rękawy. Długie podkoszulka. Golf. Golf wygląda tak. Ja myślę, że podkoszulka fajnie wygląda. Bardzo właśnie to tak stylowo. I buty. Moi drodzy, mamy sponsora Adidasa, także buty jak najbardziej możemy sobie zmieniać. Oczywiście buty trzeba sobie zakupić, czy zagrać odpowiednią ilość meczy, także na to nie mamy wpływu, ale tu mamy odblokowane na przykład Adidasy Messiego, czyli jest i Nike i Adidas, czy tylko Adidas? Tylko jest Adidas. Czyli na przykład Nike Cristiano Ronaldo nie będziemy mieli. Ale myślę, że w tych zielonych będzie ładnie to wszystko wyglądało, także tutaj długość skarpet. No tutaj długie mi się zawsze podobały i myślę, że w długich, chociaż nie, może zagrajmy najpierw krótkich. Bandaże na kostce to jest bardzo ważna sprawa, powiem wam szczerze, bo utrzymuje staw skokowy. Preferencja, preferowana noga, czyli oczywiście, że prawa. Tutaj raczej prawa, ja jestem prawonożny, także czy nadgarstki, czy chcemy tejpy na nadgarstkach? Myślę, że nie będziemy bawić się tutaj w Suareza, także nadgarstki nam nie są potrzebne, ale rękawiczki, myślę, że na zimne wieczory, angielskie, są wskazane. Dobra. Spersonalizowaliśmy swoją postać. Także co, moi drodzy? Nowe tatuaże i nowe bandaże. Przechodzimy do Leicester. Ten odcinek leci już ponad 13 minut, ale myślę, że jeszcze jakąś grę treningową musimy tutaj zrobić. Rozdział pierwszy. Życie Alexa Huntera. All right, listen up. You've all had your month on the beach. Now it's time to get back to work. We got this tour of the US coming up against some top quality opposition in the International Club Cup. So I don't want to see anyone phoning it in out there today. Gaffer's made it clear to me that no one's guaranteed a place on this team. It's a new season. So if you want to play, you need to perform every time you step onto that pitch, starting right now. Bez pracy nie ma koła, czy? We don't want another mid-table finish. We need to hit peak fitness levels for the start of the new season. Understand? Yep. Hunter, a word. Here you're off sunning yourself in Rio over the summer. Well, we took my advice, kept sharp, not too many trips to the buffet. But we're gonna have to pewnie to play this. Nawet graliśmy. Musimy odpowiedzieć znowu. Okej. Okay. I'm feeling good, boss. Raring to go. That's what I like to hear, Hunter. No i dobra, to lecimy. Pierwsze wyzwanie Alexa Huntera, czyli... Co będzie za trening? Jesteśmy w pierwszym składzie? Nie jesteśmy. Gdzie jest Alex? A jest, tu z lewej, dobra. Czy jesteśmy w wyjściowej 11, także nie ma źle. No to zaczynamy. Trening. 11 na 11. Skład wyjściowy kontra rezerwy. Ale kompleks treningowy zajebisty, nie?
Ale ja chcę biegać tylko Hunterem, ja nie chcę wszystkimi. On pewnie się zapyta o to potem. Wyszedł. Jest Alexi. O! Przeszła tam po głowie. I nie grają. Leicester kontra Leicester. Fajnie to wygląda. Obok bramki. Bardzo słabo. Jest Schmeichel na bramce. Kasper Schmeichel oczywiście. No, po ubiegłym jakby... Po ubiegłej wersji FIFA 17, drogi do sławy, no to wtedy tam Leicester było mistrzem i ten zespół naprawdę był bardzo dobrze przygotowany. No teraz niestety nie idzie im tak dobrze jak w tym słynnym sezonie, gdzie zdobyli mistrzostwo Premier League. Ale bardzo dobry klub, bardzo dobrzy zawodnicy. Także to jest najważniejsze, żeby grupa się trzymała razem. Alexi Hunter? Był tam pressing ze strony Alexa. Drugą połowę chyba będę grał samym Alexem już, bo tak było też w drodze do sławy w 17. Fauluje Alex. Jeszcze kaszel po chorobie mnie męczy, dlatego też mnie nie było na YouTubie. Troszkę Alex odpuścił, trzeba wracać! Zablokowany strzał. Dobra, jest wybicie. Jest Alexi. Jest przytrzymanie, spokojnie, mamy piłkę. Jest podanie do Alexa, ale on szybko biegnie, Alex. Niestety nie dojdzie do tej piłki. Teraz trzeba biec. Spokojnie powstrzymany. A to był Bernard, on jest na rezerwach już. No i teraz piłka do Alexa. Alexi Hunter. Alexi! Strzał! Nad bramką. To jest filar generalnie zespołu tutaj Leicester i tak to też się zakończyło w FIFA 17, gdzie droga do sławy Alexa Huntera zakończyła się tym, że został powołany do reprezentacji Anglii. No i też po prostu poskutkowało to tym, że zdobył lepszą pozycję w drużynie. Koniec pierwszej połowy, no i zobaczymy, czy teraz będziemy sterowali samym Alexem. Nie sterujemy samym Alexem, ale można to zmienić.
Chyba nie można. Tu nie można na pewno. Dobrze, no to gramy dalej. Tam pewnie w jakiejś może kolejnej minucie. Ło! Przestrzelił. Ło, mu podał za mocno. Super, ja się cieszę, że wraca seria Alexa Huntera, bo wielu fanów mi pisało, że fajnie by było, jakby w FIFA 18 znowu był nasz Alexi Hunter, no i w końcu się udało. Jest Alexi Hunter, może teraz Alex zaatakuje. Alex, tutaj. Ach, niestety stracił tą piłkę. Broni Kasper! Oj, oj, oj. No także na razie Alex, powiem szczerze, że nie jest tutaj jakąś wodzącą gwiazdą, no ale też trzeba się jakby przyzwyczaić do tego, że jest to nowa gra, jest to nowy silnik, może teraz. Ach, niestety za dużo turba i tracimy tą piłkę. Wybicie. Jest Alex. Ale niestety coś pierwszy skład szwankuje dzisiaj. Piłka do przodu. Piłka do Alexa. Niestety nie dochodzi. No trzeba... Trzeba się przestawić na pewno, bo jest to, tak jak mówię, nowy silnik, nowo tutaj, na nowo trzeba się uczyć tych chwytów, ta piłka inaczej chodzi, może teraz, strzał, jest 1-0. Oczywiście, to Harry Kane. Nie, Vardy, James Vardy. A piłka była piękna. Ależ stracił jak przedszkolak. No rezerwy grają bardzo, bardzo dobrze. No bo wiadomo, rezerwy chcą się pokazać, żeby dostać się do pierwszego składu, tak? No niestety piłka nie dochodzi do Alexa. Jest zablokowany strzał. Obok bramki. Czas doliczony. Czyli za chwilę będziemy kończyć ten mecz. Koniec, 1-0, pierwsza jedenastka, Leicester wygrywa, ocena Huntera, tak jak widzicie, 6-6, 90 minut na boisku, odbiory są troszkę nieskuteczne, ale nad tym popracujemy.
No i co, pierwsze wspomnienia Alexa Huntera za nami, pierwsza jakby przygoda całego naszego tego zawodnika pokazuje, że jest on naprawdę dobrym piłkarzem, no i na dzisiaj koniec. Jeszcze pokażmy tą animację. Jest Bernard. Suddenly Martinique feels like a very, very long time ago. I really missed your positivity, Lily. You just don't realize what you have until it's gone, n'est-ce pas? So, where are we going for lunch? Oh, I'm gonna have to get out of this, boys. Ah, yes, Philip. Media day for the Premier League's new darling, see? See? Toto, look, 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 it's Alex Hunter. Please, Mr. Hunter, please. Can I have your autograph? This team is not about you. It's about us. It's about me. Jest piłeczka jego od dziadka. Co tutaj jeszcze nam się pokaże, coś ciekawego? Raczej chyba nie, apartament bardzo ładny od Alexa. Dobrze, moi drodzy, pierwszy kontakt, pierwsze przygody z Alexem Hunterem za nami. Pozostaje tylko podziękować wam, że wytrwaliście do końca. Jeżeli wam się podobało, to łapkujecie, motywujecie dalej do pokazywania Alexa Huntera. Jeżeli chcecie jeszcze więcej na temat combo, to wszystkie linki macie pod filmem. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku przygód naszego Alexa. Trzymajcie się cieplutko, na razie, cześć!